Dzień dobry, zapraszam. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o moich paletach do oczu. Opowiem Wam takim dużym szczególe o tych paletach, dlatego jest taki dosyć długi, ale wszystko będziecie mieć oznaczone na linii czasu, żebyście wiedzieli co i jak, jakie palety, żebyście mogli sobie do jakiejś przejść, jeżeli Was ta paleta interesuje. I od razu Wam powiem, że większość tych palet ma bardzo, bardzo pozytywną ocenę, bo jak są złe palety, to je po prostu wysyłam w świat, więc to są wszystko palety, które ja lubię. Mniej lub bardziej, więc to będzie wszystko tutaj opowiedziane w tym filmie. Mam nadzieję, że taki pogadankowy film Wam się spodoba. Jest to pierwszy tego typu film na moim kanale, więc dajcie znać, czy spoko, czy nie. I nie przedłużając, zaczynajmy. Baza, której ja zawsze używam pod cieniem, to jest Anastasia Beverly Hills Eye Primer. I ta baza sprawia, że wszystkie makijaże, wszystkie cienie są po prostu niezawodne, więc jeżeli jakaś Wam się paleta z mojej kolekcji na przykład nie sprawdziła, to może być to kwestia bazy, którą użyliście lub jeżeli w ogóle nie używacie bazy. Dla mnie to jest podstawa i moja opinia a propos wszystkich tych palet jest jakby dzięki tej bazie. Ona mnie nigdy nie zawiodła, więc przechodźmy do palet. Dzisiejszy film zacznę paletami Mio i od razu powiem, że to są naprawdę bardzo super palety i mam te stare i mam te nowe, więc opowiem troszeczkę co tutaj się zmieniło, ponieważ mam dwie takie same palety z obydwu serii. Mam 7 nowych palet i 4 stare i różnią się one następującymi rzeczami. Bardzo z kiepskiej jakości plastikowe opakowanie, teraz palety są w przepięknych kartonowych pudełeczkach i do tego jakość tych cieni jest też lepsza. Cienie są niesamowicie napigmentowane, możemy nimi tworzyć naprawdę bardzo ładne makijaże, które nie wyglądają na makijaże, które były wykonane tanimi paletami, więc jest to naprawdę olbrzymi plus. Palety są też dostępne stacjonarnie, na przykład w Contigo i w wielu miejscach w internecie, więc jest naprawdę w miarę łatwo dostępna marka. Palety wyglądają w ten sam sposób z wierzchu, ale mają różne kolorowe osłonki. Minusem tego jest to, że ja moich palet nie trzymam w osłonkach i wolałabym, żeby po prostu miała je pod ręką i nie musiała ich za każdym razem wyjmować z osłonki. Ale na przykład dwie palety, które uwielbiam, to są oczywiście palety moich koleżanek, czyli Izy i Gabi. I one do swoich palet dołączyły naklejki, więc jakby te palety mogę trzymać na wierzchu. Oczywiście pudełka z ich japami mam zachowane na pamiątkę. To są naprawdę przepiękne palety i jakość tych cieni jest fenomenalna. Paleta Gabi i Izy są naprawdę przepiękne te palety. Mają cudownej jakości cienie i je naprawdę bardzo lubię, więc to też daje tak jakby takiemu smaczkowi marce Mio i ich cieniom, więc naprawdę Wam gorąco polecam. I te nowe formuły cieni, ja bym tym dała 5 gwiazdek. A 5, ponieważ palety są tanie, co jest po prostu super opcją. Do tego są naprawdę wysokiej jakości i są łatwo dostępne dla tych, co chcą. Następna paleta, o której Wam opowiem, to jest paleta Pastel Tropics Lovely. Jest to paleta, którą ja dostałam w paczce PR-owej. I jest to naprawdę bardzo interesująca paleta pastelowa i mi się z tą paletą pracowało dobrze. Ale ten najjaśniejszy różowy i beżowy kolor są prawie niewidoczne na powiece i to jest prawda. I paleta tak na pierwszy rzut oka się nie prezentuje jakoś tak pięknie, ponieważ według mnie w moich oczach te dwa cienie tutaj nie są pastelowe i troszeczkę się gryzą do reszty. Ale ogólnie to jest naprawdę bardzo fajna paleta, teraz jest na przecenie. Normalnie paleta kosztuje 35 zł, więc też jest to paleta całkiem korzystna cenowo. I do tego jest to paleta, którą możemy kupić w Rossmanie, więc jest to coś naprawdę bardzo łatwo dostępnego na ten moment, ponieważ no już ta paleta wyszła parę miesięcy temu, więc może być wycofana niedługo. Jeżeli chcecie jakąś taką paletę tanią, która jest pastelowa, to myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. W tej palecie dajmy wynik 3,6/5. Jest to paleta tania, ładna, nie jest super jak Mio, dlatego daję troszeczkę niższą opinię. Plastik jest tani, tak czy siak jest naprawdę bardzo spoko paleta. Ej, zostało łapkę. O następnej palecie miałam Wam nagrać film, a potem miałam ten swój breakdown, że byłam chora, brzydka i w ogóle było mi źle w życiu, więc nie nagrywałam filmów przez miesiąc, ale opowiem Wam o tej palecie dzisiaj, bo troszeczkę jej używałam tak na co dzień i jest to naprawdę świetna paleta. Mi się z nią pracuje naprawdę bardzo dobrze i jest to Eveline Varieté. Paleta prezentuje się w ten oto przepiękny sposób.
Według mnie bardzo widać mocno tutaj w tej palecie inspirację paletą z Nataszy Denony. Możemy tutaj stworzyć makijaże dosyć kolorowe, ale na co dzień ta paleta jest przepiękna. Akurat dzisiejszego makijażu nie zrobiłam tą paletą, bo chyba zapomniałam, że ją mam. Ale teraz jak na nią patrzę, to żałuję, ponieważ bardzo łatwo się z tymi cieniami pracuje. Czarny jest bardzo czarny, żółty jest żółty. I na oczach też wyglądają spoko. I jeżeli wciąż chcecie, bo to już jest trochę taka przejedzona paleta, ale jeżeli wciąż chcecie jakiś film na jej temat, to wam bardzo chętnie nagram. Ładnie się na nią patrzy, dobrze się z nią pracuje. Nie jest to taki mega mocny pigment, więc trzeba troszeczkę z nim popracować i może się troszeczkę wytracać. Ale za cenę 60 zł mamy tutaj 18 cieni. I jest to naprawdę taka cudowna paleta na dzień, na wieczór. Możemy zaszalić z tym zielonym i niebieskim i żółtym. Nie chcę tej palecie dać 5, więc dam jej 4,8. Jest naprawdę super, tandetne jest to opakowanie. Wygląda jak taka tania torebka jakiejś takiej starej baby w Szkocji. Jezus, kurde, dlaczego ja wszystkim rzucam? Jeszcze nie jestem pijana, dlaczego? Zaraz będę. I z tanich palet to by było na tyle, ponieważ następna paleta jest teoretycznie tanią paletą, ale nie w Polsce. W Polsce ta paleta kosztuje ponad 200 zł, co myślę jest troszeczkę absurdalne, ponieważ za granicą oczywiście te rzeczy są bardzo tanie i ja ją kupiłam za 100 zł. I za 100 zł to jest naprawdę mega sztos paleta. I w ogóle o tej palecie nagram mój pierwszy tutorial na tym kanale, który jest po prostu horrendalny. Brzmi na nim jak strasznie wredna suka. Jestem niemiła i w ogóle nie mogę na ten tutorial patrzeć. Więc jeżeli chcecie zobaczyć tutorial z tą paletą, no to dajcie mi znać i nagram nowy, ponieważ paleta wizualnie jest przepiękna. Teraz wyszły dwie kolejne palety z tej kolekcji, bo to jest ColourPop Bare Necessities. I potem wyszło Stone Fox, która jest chłodną siostrą tej palety. I teraz niedawno chyba wyszła paleta Salted Caramel. Chyba kłamie, bo nie wiem, widziałam ją raz na Instagramie i też jest przepiękna. W ogóle wszystkie palety z ColourPopa są takie piękne, że boli mnie, że w Polsce nie jest to jakoś tak easily available, nie? Ponieważ owszem, jest dostępna na wielu stronach zaufanych internetowych, ale dwa razy drożej. A jakość tych cieni nie jest aż taka fiu-fiu, żeby to za to płacić tyle pieniędzy. Mało korzystam z tej palety, bo ona się troszkę sypie i też widać jest to po tej jakby brudności tej palety. Błyski są przepiękne. Cienie matowe też są naprawdę śliczne, ale moim problemem w tej palecie to jest to i to jest coś, o czym ja mówiłam w tamtym długim, obrzydliwym filmie, który dodałam w zeszłym roku, to jest to, że te cienie matowe nie są tak dobrze rozplanowane, ponieważ mamy tutaj na przykład taki przepiękny bordowo-różowy ciemny mauve kolor, ale nie mamy czym tego przyciemnić, ponieważ z tego to mamy od razu czarny albo zimne, brudne brązy i to jest takie, że po prostu nie jest tak w 100% według mnie ta paleta przemyślana, ponieważ mamy tutaj bardzo wiele pięknych kolorów, które ze sobą tak nie za bardzo pasują. Paleta też jest naprawdę śliczna, jest takiego węża kremowego, złote napisy, strasznie się brudzi, to jest minus. I myślę, że tę paletę możemy ocenić na takie 4. Nie jest super, ale jest naprawdę piękna, więc myślę, że wiele osób by się z tej palety cieszyło. I jeżeli na przykład możecie ją kupić na Black Friday ze Stanów i poczekać te 2 miesiące, aż tutaj przyjedzie, to myślę, że naprawdę warto, ponieważ te ceny tych palet są naprawdę bardzo niskie wtedy i mega się to wtedy opłaca. Ej, została łapka. Następna paleta to jest coś cudownego. I to jest paleta, którą dostałam od mojej najlepszej przyjaciółki Zuzy. Ja już Zuzę znam 14 lat i to jest prezent, który dostałam w tym roku na urodziny. I tym przepięknym cudem to jest paleta Nikki Tutorials we współpracy z Beauty Bay. Jest to przepiękna paleta pigmentów prasowanych. I to, co musimy pamiętać w takich paletach, to jest to, że z prasowanymi pigmentami pracujemy troszeczkę inaczej niż z cieniami zwykłymi. Pigmenty prasowane mogą mieć to do siebie, że je się ciężko nakłada na suche bazy. Więc jeżeli jest coś mega suchego, to one mogą się po prostu nie chcieć przyklejać i robić przez to plamy. Z tą paletą nie miałam tego problemu, ale once again,
ja używam bazy z Anastasii, która jest stworzona do pigmentów prasowanych, więc no ja oczywiście nie miałam żadnego problemu z tą paletą. Prasowane pigmenty stworzą nam tutaj przepiękne tęcze kolorów, gradienty, które są bardzo, bardzo zdefiniowane, które wyglądają w naprawdę niesamowity, przejrzysty sposób i ta paleta nam na to jak najbardziej pozwoli. Minusem jest to, że trzeba ją ściągać z zagranicy, ale Beauty Bay jest bardzo łatwy w obsłudze. Taksu nie ma z Wielkiej Brytanii, przynajmniej na ten moment, więc jakby spokojnie. Idzie chyba z Danii ta paleta, ta przynajmniej szła, bo Mizu zadała tracking code do paczki i jest naprawdę przepiękna. Nie dość, że robiła nią Niki, która jest po prostu gwiazdą makijażu i... ja nie wiem, jak można Niki w ogóle nie lubić. Ponieważ jest to tak bardzo urocza, pozytywna, miła osoba i... no i nie wiem, ja już Niki oglądam od tylu lat i to jest taka duma, że ma taką paletę, która jest naprawdę przepiękna. Mamy tutaj dwa lusterka, jedno powiększające, jedno zwykłe. No i dużo takich bardzo, bardzo, bardzo błyszczących cieni, które są niesamowite i też przepiękne, bardzo wysokiej jakości pigmenty prasowane. I nawet te bardzo jasne kolory, tak jak ten niebieski i żółty w palecie, sorry, powinnam wam pokazywać, jak o tym mówię. Nawet ten cień pastelowy niebieski ma przepiękny pigment. Tutaj jest tutorial, jak pracuję z tą paletą. I nawet ten żółty, no... to są cudowne cienie, one się przepięknie pokazują na skórze. Pracowało mi się z tym jak cudo, jest to naprawdę coś pięknego. Pudełko jest wykonane z najwyższej chyba jakości kartonu, jaki w ogóle macałam. I no, nie mam nic negatywnego do powiedzenia. 5 na 5, mimo tego, że nie jest dostępna w Polsce. Łatwość zamówienia tej palety z zagranicy, bez żadnych opodatkowań, bez żadnych problemów, to jest... wielki plus, więc myślę, że jeśli możecie, to nie bójcie się. Jeżeli się boicie, to możecie do mnie napisać i pogadać o zamawianiu z zagranicy, to o tym pogadamy. I naprawdę polecam, jest to coś cudownego. Kolejna paleta to jest... kolejna piątka! To jest coś naprawdę cudownego. I jest to paleta Carnival 3 z Be Perfect. Ja was błagam, no widzieliście kiedyś coś tak pięknego? Są to cienie i chyba też pigmenty prasowane, już sprawdzę. Jest to paleta cieni i pigmentów prasowanych. I jeżeli nie wiecie czasami, czy coś jest pigmentem prasowanym, czy nie, to możecie sprawdzić, czy jest napisane na palecie, że są to cienie do oczu. W sensie, że it's meant for the eye area. Immediate eye area. I o co z tym chodzi, to jest to, że na przykład jeżeli mamy palety, które są ze Stanów, no to FDA może nie zaaprobować niektórych pigmentów, ponieważ mogą pofarbować powieki i oni wtedy mówią, że to nie jest do oczu, to nie powinno być używane do oczu, to coś tam, ale tak naprawdę jest to kompletnie bezpieczne. I dopiero jak zaczęły wychodzić takie mega, mega napigmentowane palety, to się zaczęły robić dramy, że komuś się tam zafarbowała powieka i było, o Boże, pamiętam, że była taka drama straszna z paletami Jamesa Charlesa, że jakieś typiarze się zafarbowały powieki i ona po prostu wylewu, że uszczulenie, Boże, co to będzie, no nie, skandal, żeby sobie wyświetleń nabić. Ja zazdroszczę, też bym chciała dramy kręcić, ale to mnie po prostu brzydzi, ja bym nie mogła tego zrobić. Ale zobaczymy, może mój charakter jakoś tutaj perdolca dostanie od sławy i zobaczymy, jakim będę frajerem w przyszłości. Nie no, żartuję. I jest to po prostu coś cudownego. Mamy tutaj 40... nie, 40 cieni za 180 zł i to są cienie naprawdę tak niesamowicie wysokiej jakości. To nie są takie same cienie jak na przykład Norwiny i z nimi się pracuje troszeczkę łatwiej. I myślę, że właśnie osoby, które jakby wiedzą, że już chcą pracować z kolorem i nie wiedzą, jakich kolorów chcą, to to będzie idealna opcja, ponieważ mamy tutaj fiolety, głównie fiolety i róże, ale które możemy w przepiękny sposób dopełniać tymi kolorami tutaj kolorowymi i też kilka takich do eksperymentowania bardziej zielonych i niebieskich. Ale te róże i fiolety są przepiękne, cudownie się z nimi pracuje. Ja... no nie wiem, co mogę wam innego powiedzieć na temat tej palety. Jest cudowna, idźcie ją kupić. 4,9 za opakowanie. I to jest kolejna piąteczka w mojej kolekcji. Pan w sklepie powiedział, że to piwo jest bardzo dziwne. 8%!
smakuje jak dyma z popielniczki. Ale dziwne. Dobra, lecimy dalej. Kolejna paleta to jest paleta, którą ja najwięcej przerabiałam na tym kanale, ponieważ myślałam, to jest taka idealna paleta na dzień, kobiety będą to uwielbiać, a potem się okazało, że kobiety, które lubią tego typu palety, to nie lubią mnie, bo chlałam na nich piwo i było... Koleżanko, szanuj się. Jest to przepiękna paleta. Błyski w tej palecie są takie bardzo subtelne, ale ładne, niezbyt delikatne. Maty są bardzo dobre i po prostu kolorystyka tej palety to jest coś cudownego. Paleta kosztuje 200 zł i dla osoby, która chce po prostu się malować do pracy i czasami sobie pociemnić ciemnym brązem, jest to coś super. Ja mam naprawdę z 5 tutoriali tą paletą, gdzie wykonuję różne, przeróżne makijaże i jest to moja pierwsza paleta z Too Faced. Ja nigdy nie miałam czekolad i innych tego typu palet, a to jest po prostu coś, co skradło moje serce i przez długą chwilę była to naprawdę moja ulubiona paleta. Za cenę typu 200 zł to jest paleta jakości porównywalnej na przykład do tej palety, którą pokazywałam z Eveline. Ale jest to coś tak pięknego, tutaj czuć pieniądz w tej palecie. Ona jest przepiękna, walnęłam w nią w glebę wiele razy i przeżyła i po prostu no... Okropne jest to opakowanie, wygląda tak tanio i brzydko, ale wnętrze tej palety jest naprawdę... Wsadziłam palec, ale patrzcie, jak to pięknie się na tym palcu wsadzonym świeci. Coś super po prostu, jeżeli chcecie paletę na dzień i chcecie w nią zainwestować, a nie lecieć w palety z drogerii, to myślę, że to jest taki najlepszy wybór, jeżeli chodzi o tego typu palety. Więc jej dam na... z nude palet to damy jej 5, ok? Bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna, dobrze z tym pracuje. Nic, żyć nie umierać. To jest też kolejny prezent. Ja dużo prezentów paletowych dostałam i to jest naprawdę super, ponieważ no cienie to jest coś, co ja kocham i dziękuję wam wszyscy moi przyjaciele za takie przepiękne prezenty. Natasha Denona to jest taka marka, która się po prostu kojarzy z pieniądzem. No bo sorry, palety za 1000 zł, no i... Nie zrozumcie mnie źle, ja wiem, że ludzie mówią, że o Jezu, to są takie piękne cienie, niepowtarzalne. Sorry, nie wydaje mi się, bo jak patrzę na te palety, to tam jest dużo takich różnych satyn. I to w ogóle mnie jakby... To ja nie jestem tym targetem, załóżmy, nie? Ale te palety, które są takie tańsze, te za 300 zł i te za 500 zł, tańsze za 500 zł paleta. To jest po prostu chore, ale no nie za 1000, nie? To są naprawdę przepiękne palety i to są inne cienie. I ja byłam zaskoczona na początku, jak pracowałam z tymi cieniami, ponieważ one zachowują się, owszem, inaczej niż cienie na przykład lub zwyczajne, lub pigmenty presowane. One są troszeczkę takie gumiaste. Owszem, nie są takie... Źle brzmi, bo jak mówię gumiaste, to się to kojarzy z takimi na przykład rozświetlaczami, które są takie trochę mokre i tak najlepiej się je nabiera na przykład na gąbkę lub tak palcem. I to nie jest tego rodzaju produkt, ponieważ to jest suche. I im dłużej pracujemy z tym cieniem, tym on się robi ciemniejszy. I to jest takie bardzo, bardzo dziwne i niespotykane. I te cienie błyszczące też są naprawdę bardzo ładne. I pracuje się z tą paletą naprawdę bardzo pięknie. I ona jest... taka wyjątkowa, ponieważ to jest Natasha. I dla takiej osoby, która kocha makijaż, to Natasha to jest taki po prostu wyznacznik tego kunsztu. Zgadasz, a nie znasz słów. To jest taki wyznacznik takiego fanatyka makijażu. Ja tu kocham makijaż, ja tu będę kupować najlepsze. I dlatego ja mam taką miłość do tej palety. I właśnie te mniejsze palety z typu Sundown, które są z niechryskich najtańszych, czyli tam po... delikatnie ponad 300 zł, to są właśnie takie palety, które nam dają jakby taką możliwość wstąpienia w ten świat Nataszy Denony i mieć takie, że mam coś z Nataszy i ja z tym dobrze. Ponieważ no już taki wydatek typu 500 zł, to już jest naprawdę... To już jest dużo, to już jest takie męczące. No jest to coś cudownego, jest to piękny prezent i też mi się wydaje, że to jest taka dobra paleta na prezent. Gorąco polecam 5 na 5. No i znowu wszystko będzie 5 na 5. I dochodzimy teraz do dwóch ostatnich firm, z których mam po prostu najwięcej palet.
Więc jakby i też to są najdroższe palety, które mam, ale też nie, ponieważ tutaj są miniaturowe palety, które są tańsze oczywiście, ale połączyłam je tutaj po prostu markami, więc mamy tutaj dwie marki. Pierwszą jest Huda Beauty. Ja się przestałam malować na mniej więcej 3 lata. Tak na Instagramie, bo ja Instagram ogólnie prowadzę od 2014 roku, makijażowy od 2015 i nic z tego nie mam. Ale jak jeszcze robiłam Instagram w 2015-16 roku makijażowy, to malowałam się głównie neutralnie. Bardzo tak, kolory neutralne, delikatne, bardziej glamour. W ogóle nigdy nic kolorowego. Czasami i to było po prostu szok, że ktoś koloru użył, ale to były zupełnie inne czasy. I jak stwierdziłam, że wracam do makijażu, no to była paleta, którą ja bardzo chciałam oczywiście mieć. Ja wiem, że na przykład w Polsce, na polskim YouTubie Huda jest taka troszeczkę kontrowersyjna, bo na przykład ja wiem, że Ada często mówi, że to nie są super jakości cienie i tak dalej. I ja na przykład no, nie mam takich mega problemów z tymi cieniami. Po prostu nie są świetne. Ale płacimy tutaj troszeczkę za markę, to jest prawda. No bo jakby wizualnie jest to naprawdę coś pięknego. Gdyby to nie było wizualnie coś pięknego, to by nie było tylu podrób tej palety. Ciężko jest mi tę paletę ocenić, bo na ten moment bym powiedziała, że to jest taka paleta... Ale wtedy bym powiedziała, że to jest po prostu cud świata, że nie ma niczego lepszego. Więc jakby to jest bardzo personalna kwestia, czy my chcemy w takie palety inwestować, czy nie. Ale z sentymentu daję jej takie cieplutkie 4. Ale jak już mówimy o dużej Hudzie, to musimy też powiedzieć o małych Hudach. Ponieważ to są naprawdę bardzo, bardzo specjalne palety. Ja wciąż małych Hud używam bardzo często. Na przykład to są dwie z moich palet małych z Hudy. Jeszcze mam te palety, które były w tym bardziej kartonowym opakowaniu i ona jest stawna, to też było na prezent i to jest po prostu coś pięknego. Ja uwielbiam tę paletę. Ten bordowy to jest tak piękny kolor, po prostu ubóstwiam. Za to Mint Obsessions najpierw się nie zachwyciłam, a potem ją widziałam na żywo, no i to już było to, ja już byłam wzięta, ja już to musiałam mieć. I te miętowe odcienie są naprawdę bardzo spoko. Te najjaśniejsze są troszeczkę takie plamiste, trzeba się trochę pomęczyć, ale są naprawdę bardzo wymagające cienie, ale te błyski są przepiękne. Ten turkusowy kolor jest przepiękny. No z tym się pracuje bardzo dobrze i uwielbiam, ale jak zobaczyłam te dwie palety, to ja się po prostu zakochałam i ja też je kupiłam z takim po prostu nadzieją wtedy, że dodam film z tymi paletami i będę sławna. Teraz wiem, że to nigdy się nie wydarzy. Z tym kolorem mam problem, ja się z nim nie lubię, on jest bardzo suchy i ciężko się go nakłada nawet na bazę z Anastasii, ale reszta cieni jest przepiękna, te błyski są cudowne, te maty są dobre. Błyski w tych paletach są naprawdę bardzo, bardzo piękne, takie wielowymiarowe. Ja jestem wielkim fanem po prostu małych Hud. I teraz myślę co jakiś czas, że może się kupię. Teraz wyszła ta nowa kolekcja, która jest po prostu tą jedną, to bardzo chcę i walczę ze sobą, bo mówię, nie potrzebujesz, prawie nie robisz neutralnych makijaży. Dzisiaj mam neutralny, ponieważ byłam na obiad ze starym i chciałam się tak pomalować kobieco, ale no głównie maluję się na social media, gdzie jestem bardziej rozpoznawalna z tych bardzo szalonych, takich mocnych makijaży kolorowych, które muszę zacząć robić tutaj też na YouTube. YouTube to dużo czasu zajmuje, to jest trudny temat dla mnie do ugryzienia przynajmniej. Ale jest już po 6, dziękuję bardzo. Ale na przykład, no jeżeli chcemy tak troszeczkę wydać, mieć taką pierwszą paletę, taką bardziej fancy, że tak bardziej czuć w niej ten pieniądz, to małe Hudy to jest naprawdę świetny wydatek. One są ładne, na to się dobrze patrzy, jakby możemy to też celebrować w jakiś sposób, więc ja myślę, że małe Hudy to jest nadal bardzo spoko rzecz. Myślę, że warto sobie to kupić, jeżeli mamy taką ochotę. Błyski są piękne, opakowania są piękne, więc jakby taka cała cena po prostu małych Hud to jest 5. A duże myślę, że nie warto, bo jeżeli wydajemy tak dużo pieniędzy, to możemy kupić coś lepszego i tutaj przechodzimy po prostu do klucza tego programu, czyli... To, co Klara kocha najbardziej, czyli Norwiny. Ja od razu tutaj tak wstępem powiem, Norwiny to nie są palety dla wszystkich. Wiele osób się z nimi męczy,
ale mnie męczy, jak ludzie mówią o tych paletach negatywnie. Ponieważ z tymi paletami trzeba umieć pracować, trzeba umieć cierpliwość, tak. Na przykład no, z moją ulubioną paletą i to jest 6 na 5, czyli Norwina 2. To była moja pierwsza Norwina, którą ja kupiłam. I tak jak mówiłam przed chwilą, ja przez wiele lat robiłam makijaże tylko neutralne. I stwierdziłam, że czas kupić coś bardzo kolorowego, żeby jakby te kolory zacząć integrować do moich makijaży. I takie okno na nowy świat mi otworzyła ta paleta, czyli już pokazuję. Norwina Volume 2. Paleta prasowanych pigmentów w kolorach zielono-niebieskich. Ale ta paleta jest o wiele bardziej zaawansowana kolorystycznie niż nam się może wydawać, ponieważ na pierwszy rzut oka dobra, jest to paleta, która jest zielono-niebieska, ale nie. Te cienie kolorowe pozwalają na to, że jak mieszamy ze sobą te kolory, to możemy uzyskać o wiele więcej barw, niż ich tak naprawdę jest w tej palecie. Jest to tak bardzo przemyślane. Jest to naprawdę coś niesamowitego, jak bardzo przepiękna jest ta paleta, jak bardzo wiele możemy nią stworzyć i mieszając różowy z niebieskim stworzyć zupełnie nowe odcienie. I tak, to jest przez to, że to są pigmenty prasowane, które się łączą z tym niesamowite w nowe kolory, ale możemy nimi też robić gradienty. Tylko trzeba to umieć zrobić. I ja się spotkałam niejednokrotnie z opinią, że to nie są palety dobre. Że ludzie po prostu mówią, że nie umieją z tym pracować, że to jest strata pieniędzy, że to kosztuje tak dużo, bo jedna taka paleta kosztuje 330 zł i że jest to po prostu udręka. Że jak w ogóle można z czymś takim pracować, ale nie, ja się po prostu nie mogę z tym zgodzić, ponieważ mi się od początku pracowało z tą paletą dobrze. Na początku pracowałam na P. Louise i nie było tak dobrze jak na Anastasii, ale wciąż mi się pracowało z tą paletą bardzo dobrze. Ale jak przeszłam do bazy z Anastasii, to po prostu to jakby to ze sobą klika. I z tego co ja słyszałam, to w ogóle baza Anastasia Beverly Hills Eye Primer to była stworzona pod to, żeby się dobrze właśnie pracowało z tymi cieniami. I ja nie znam lepszych cieni. Wchodzą palety numer 3 i 4 i w ogóle teraz będzie 5. Na początku mówiłam, jest taka podobna do tej. Nie, nie jest. Ją oczywiście muszę kupić. Ta paleta wydaje się być paletą kolorową, ale ona jest naprawdę też świetna na dzień. I jeżeli mam zrobić taki delikatny makijaż dzienny, to bardzo często sięgam po tą paletę. A jak chcę coś zimnego na co dzień, to sięgam po tą paletę. I to jest tak, że owszem, to są takie mega drogie palety i tak trochę głupio jest nimi robić makijaże dzienne, ale one na to pozwalają. A jeżeli chcemy zaszaleć z kolorem i stworzyć coś, co jest naprawdę niesamowicie wysokiej jakości kolorystycznej, coś nam stworzy niesamowite gradienty, pozwoli nam na budowanie kolorów do takiego po prostu oczowalnego koloru, że aż głowa boli, no to te palety też na to polecą, pozwolą. I jeszcze do tego są małe Norwiny. Mam jedną, którą dostałam od Jostanki, mojej przyjaciółki najlepszej. No, dzięki, bardzo dziękuję. Troszeczkę inna jest jakość tych cieni niż dużych Norwin. Tak mi się wydaje, musimy zrobić o tym film. Przepraszam, czy ktoś by chciał to zobaczyć? Please tell me, jeżeli wciąż tutaj jesteś, że chciałbyś coś takiego zobaczyć, bo właśnie wahałam się. Ale to są palety cudowne. Ja nie mogę słowami określić, jak ja bardzo te palety kocham, ale wiem, że po prostu nie każdy je lubi. And it's okay. Uważam, że kupowanie Norwin, żeby sobie robić nimi makijaż dzienny, to jest po prostu bez sensu wydawanie tyle pieniędzy na taką paletę, bo możemy kupić paletę typu Varieté i będzie super, nie? Więc no co ja wam mam jeszcze, ile razy wam powiedzieć, że są cudowne? Mam cały film o tych paletach. No jest po prostu... Dolecieliśmy do końca tego programu i już mnie boli morda. Troszeczkę to zajęło. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i przyda. Dajcie znać, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś takie inne długie filmy na temat jakichś moich kosmetyków, albo po prostu, jeżeli któraś z palet wam specjalnie przypadło do gustu i chcielibyście zobaczyć coś więcej z taką paletą, to oczywiście też dajcie mi znać. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego co najlepsze. Klara. I już jedna się skruszyła. Muszę to pochować, kurwa. Ale no, jest to naprawdę coś pięknego. Jeżeli to byłaby paleta dostępna w Polsce za te 100... Polsce?
Chamie, przestań udawać, że nie jesteś z Polski. Chcesz spróbować? Spaskudne. Nie, dziękuję. Nie wiem, czy go nie wylać. Ale wylać piwo za 15 zł to byłby żal.